Państwu, witamy bardzo gorąco w programie. Dzień dobry w sobotę, Klaudio Carlos i Bogdan Sekcik. Stefan będzie dalej gotował, a my, proszę Państwa, zapraszamy Państwa teraz do Łodzi. Konkursów piękności na świecie jest wiele, ale ten jest wyjątkowy. No, gdzie do końca konkurs piękności? Też. A właśnie to jest konkurs piękności połączony z bardzo piękną ideą. Zapraszamy do Łodzi. I wykształcona i będzie reprezentowała polską wieś w Brukseli. Zapraszamy na wybory Jagny 2014. Za kulisami atmosfera naprawdę napięta, ale może nam się uda z kimś porozmawiać. Dlaczego w ogóle zdecydowałyście się na to, żeby wystartować w takim konkursie? Folklor polski, chcemy, że jesteśmy młodzi, ale chcemy, żeby było go wszędzie widać, żeby on nie zaginął i póki my to robimy, to on nie zaginie. Gram na drewnianych łyżkach, przeważnie na rosyjskie, należy do zespołu i pierniczy razem z mamą pierniki, cukierni. Badam pogranicze językowe Podlasia i Mazowsza, niewiele osób to robi. I myślę, że to jest naprawdę temat ciekawy. Tak, super. No, wydaje mi się, że o to przede wszystkim chodziło, żeby poza muzyką wyciągnąć też wartość merytoryczną, czyli zainteresowanie młodych i nie tylko młodych ludzi kulturą naszym kolorytem. Brawa dla Małgorzaty Cebuli i gminę Łącko.